centrum dzisiejszych czytań mszalnych jest Chrystus. Jest Chrystus, który dokonał dzieła zbawienia jako arcykapłan. To On złożył z siebie jedyną i ostateczną ofiarę, przelewając swoją krew na krzyżu Golgoty. I On potem wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy Ojca i stąd jest nieustannym pośrednikiem między nami a Bogiem, bo to przez Niego, przez Chrystusa kierujemy w Duchu Świętym wszystkie nasze modły, wezwania i błagania kierowane do Boga Ojca. I to jest to, o czym mówią dzisiejsze czytania mszalne w odniesieniu do pewnej przeszłości, co się już dokonało. A z tego wynika także ta teraźniejszość, to, że ciągle, nieustannie wstawia się za nami do Ojca. A dzisiejsza Ewangelia do tej historii o Chrystusie dodaje jeszcze jeden wymiar czasu. Czasu przyszłego. Tego, co się stanie u kresu dziejów świata. Kiedy Chrystus przyjdzie ponownie jako sędzia żywych i umarłych. Jak mówił sam Chrystus i co nam przekazał święty Marek w swojej Ewangelii, wszystkie ludy ujrzą wtedy Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. I wtedy On, Chrystus, pośle aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. I wtedy wszyscy, ludzie wszystkich czasów, pokoleń, zobaczą i doświadczą prawdziwości słów Chrystusowych. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. I możemy zapytać, jakie zwłaszcza słowa Chrystusowe nie przeminą w dzień sądu ostatecznego. I odpowiedzią na te pytania jest zapis, jaki znajdujemy w Ewangelii świętego Mateusza. Zapis słów Chrystusa, który mówił, że właśnie w dniu sądu Syn Człowieczy odezwie się do tych, których postawił po swojej lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
te słowa nie przeminą. Słowa o tym, że ostatecznie będziemy sądzeni przez Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego sędziego, z naszej miłości do drugiego człowieka, z naszego miłosierdzia wobec innych. Z tego będziemy sądzeni. Te słowa Chrystusowe zatem nie przeminą. I właśnie po to, by one rozbrzmiewały przynajmniej raz w roku z całą mocą, kierowane do całego ludu Bożego, Ojciec Święty Franciszek ustanowił Światowy Dzień Ubogich. Dzień czy dni, które mają być naznaczone naszą szczególną wrażliwością na tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Wsparcia, które niejako symbolicznie wyrażają ludzie nadzy, bezdomni, spragnieni, zgłodniali, chorzy, więźniowie. Symbolicznie. A to dlatego, że Ojciec Święty w liście, który wystosował na dzisiejszy Dzień Ubogich, zwrócił uwagę na jeszcze jeden wymiar ubóstwa, według niego wymiar ubóstwa najbardziej dotkliwego, który sprawia, że ludzie są prawdziwie nieszczęśliwi i dlatego potrzebujący wsparcia. Tym wymiarem największego ubóstwa jest oddalenie od Boga. Niewiedza, że jest dobry Bóg nad nami, Ojciec nas wszystkich. Bo można być człowiekiem niezwykle bogatym i mieć niemal wszystko, a jednocześnie być bardzo ubogim, bo pozbawionym radości życia, sensu życia. A to dlatego, że nie ma Boga w ich codzienności. Więc trzeba także do tych ludzi zwracać się z orędziem miłości miłosiernej, głosząc im prawdę o Bogu, który nas w Jezusie Chrystusie do końca umiłował. Do końca, to znaczy oddając za nas swoje życie. Bo jeżeli człowiek biedny, samotny, pozbawiony sensu swego życia, naraz dzięki naszemu świadectwu odkryje, że mimo wszystko, mimo swoich grzechów, słabości i upadków, ciągle i nieustannie jest kochany przez Boga i że także za tych ludzi nieustannie u Ojca wstawia się Jezus Chrystus zasiadający po prawicy Bożej. Taki człowiek, odkrywając, że jest kochany, naraz nabiera wewnętrznego pokoju i radości. I to, czym dysponuje, będąc człowiekiem bogatym, naraz może stać się narzędziem miłości okazywanej jeszcze bardziej potrzebującym, zwłaszcza w wymiarze materialnym, braciom i siostrom. I stąd tak ważna jest nasza postawa pełna miłości i zatroskania o tych, którzy Boga nie znają. Ale jednocześnie Ojciec Święty w swoim orędziu na dzień dzisiejszy zwraca uwagę na rolę
modlitwy ludzi ubogich. Ludzi ubogich, którzy mimo swoich słabości, cierpienia, samotności, odtrącenia, nie czują się sami, bo wiedzą, do kogo mogą zanosić swoje modlitwy i błagania. I ta ich modlitwa, jak podkreśla Ojciec Święty, cytując Księgę Syracha, ta ich modlitwa będzie przez Boga wysłuchana, bo Bóg jest szczególnie wrażliwy, mówiąc po ludzku, na błagania i modlitwy człowieka ubogiego. Jakżeż zatem wielką rzeczą jest, jakże ważną, iść z orędziem miłości do drugiego człowieka, z modlitwą zanoszoną za niego i w jego intencjach do Boga. Jakżeż wielka radość, gdy dochodzi do chwili, kiedy razem z tym ubogim człowiekiem możemy się modlić do Ojca, który jest w niebie. Nie bez powodu, drodzy siostry i bracia, orędzie na dzisiejszy Światowy Dzień Ubogich Ojciec Święty ogłosił w dniu 13 czerwca tego roku w liturgiczne wspomnienie świętego Antoniego Padewskiego. Uczony, mąż wielkiej wiedzy i mądrości, syn świętego Franciszka, a jednocześnie człowiek przejęty losem ubogich ludzi, do których zwracał się jako wspaniały mówca i kaznodzieja z orędziem miłości. Właśnie on, święty Antoni, może być wzorem nas, którzy cieszymy się łaską wiary. I właśnie dlatego jesteśmy szczególnie zobowiązani, by modlić się za ubogich, by przywracać im poczucie godności Bożego dziecka i na koniec, by się z nimi modlić. Jakżeż wymowną rzeczą było to, moi drodzy, że dzisiejsza msza święta tutaj w Kościele Mariackim w Krakowie zaczęła się wołaniami i błaganiami ludzi ubogich, którzy to, co noszą w swoich sercach, odnoszące się do ich losów, ale także do życia ich bliskich, że to wszystko mogliśmy przedstawiać Bogu razem przed tą mszą świętą. Łącząc nasze modlitwy z modlitwami ludzi, którzy są pośród nas. To jakby spełnienie tego życzenia, które wyraził Ojciec Święty w swoim orędziu na dzisiejszy dzień. A równocześnie w tym liście Ojciec Święty Franciszek wskazał jeszcze na kilka innych postaci, głęboko zanurzonych w historię Kościoła, którzy jako ludzie modlitwy byli zatroskani o innych, bardziej lub mniej ubogich, czy to materialnie, czy duchowo. I dlatego pierwsza postać, na którą zwraca uwagę Ojciec Święty Franciszek, to święta Matka Teresa z Kalkuty. Święta naszych czasów. Ojciec Święty Franciszek tak pisze o niej. Ta święta nieustannie powtarzała, że modlitwa była miejscem, w którym czerpała siłę
i wiarę dla swojej misji służenia ubogim. Kiedy przemawiała na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ 26 października 1985 roku, pokazując wszystkim paciorki różańca, które zawsze trzymała w dłoni, powiedziała: jestem tylko biedną zakonnicą, która się modli. Gdy się modlę, Jezus wlewa mi w serce swoją miłość, a ja idę dać ją wszystkim biednym ludziom, których spotykam na swojej drodze. Módlcie się i wy, zwróciła się do przedstawicieli wszystkich narodów zgromadzonych wtedy w ONZ-cie. Módlcie się także i wy. Módlcie się, a zauważycie ubogich, którzy są obok was. Być może na tym samym piętrze waszego domu, może nawet w waszych domach są tacy, którzy oczekują na waszą miłość. Módlcie się, a otworzą się wam oczy i serce będzie przepełnione miłością. To postać naszych czasów. Ale Ojciec Święty Franciszek wskazuje na inną jeszcze postać, świętego Benedykta Józefa Labre, żyjącego w Rzymie w połowie XVIII wieku. To człowiek bezdomny, który żyje w cieniu rzymskiego Koloseum i się modli za innych. Także za tych, którzy będąc wtedy w Rzymie, mieszkając w pałacach, byli duchowo ubodzy. Pisze Ojciec Święty Franciszek: ciało świętego Benedykta Józefa Labre spoczywa i jest czczone w kościele parafialnym Santa Maria ai Monti, niedaleko Piazza di Spagna, Placu Hiszpańskiego. Pielgrzym z Francji do Rzymu, odrzucony przez wiele klasztorów, spędził ostatnie lata swojego życia, będąc ubogim pośród ubogich, spędzając wiele godzin na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, z różańcem, odmawiając brewiarz, czytając Nowy Testament i książeczkę o naśladowaniu Chrystusa. Nie mając nawet małego pokoju, w którym mógłby mieszkać, zwykle spał w kącie ruin Koloseum, jako włóczęga Boga, czyniąc ze swojego życia nieustanną modlitwę, która wznosiła się do Boga. A ja, moi drodzy, do tych postaci wspomnianych przez Ojca Świętego w jego orędziu na dzisiejszy dzień chciałbym dorzucić jeszcze jedną postać, patronkę dzisiejszego dnia, świętą Elżbietę Węgierską, żyjącą w XIII wieku. Urodziła się w roku 1207 w Bratysławie jako trzecie dziecko Andrzeja II, króla Węgier, i Gertrudy, siostry świętej Jadwigi Śląskiej. Jako mała dziewczynka wyszła za mąż za Ludwika IV, Landgrafa Turyngii, w roku 1221. Miała wtedy 14 lat. Z małżeństwa urodziło się troje dzieci: Herman, Zofia i Gertruda. Po 6 latach, w 1227 roku, Ludwik zmarł podczas wyprawy krzyżowej w Brindisi we Włoszech. Elżbieta została wdową razem z trojgiem dzieci.
I właśnie wtedy, zgodnie z ówczesnym prawem, musiała opuścić zamek w Wartburgu, w którym dotychczas mieszkała. Przeniosła się do pobliskiego Eisenach, a następnie do Marburga, gdzie wzniosła szpital dla ubogich. I w tym szpitalu sama usługiwała, jednocześnie wychowując dzieci, poświęcona modlitwie i uczynkom miłosierdzia. A w roku 1228 pod wpływem swoich kierowników duchowych, franciszkanina Rudigera i norbertanina Konrada z Marburga, złożyła ślub wyrzeczenia się świata i przyjęła habit franciszkańskiej tercjarki. Ostatnie lata swego życia spędzała w skrajnym ubóstwie, oddając całe swoje siły i zdrowie w służbie chorym, ubogim, którzy nawiedzali szpital w Marburgu. Zmarła w nocy z 16 na 17 listopada 1231 roku, mając zaledwie 24 lata. Sława jej świętości była tak wielka, że cóż po jej śmierci na jej grób przybywały tłumy pielgrzymów, prosząc Boga o wielorakie łaski za jej przyczyną. Co sprawiło, że stosunkowo szybko, już w roku 1235, 4 lata po śmierci, papież Grzegorz IX ogłosił Elżbietę Węgierską świętą. Jest patronką elżbietanek, zgromadzenia, które powstało w Nysie Kłodzkiej w roku 1842, a także jest patronką Niemiec i Węgier. A w ikonografii przedstawiona jest jako niewiasta, która ma kosz pełen róż. A to w związku z przepiękną legendą związaną z jej życiem. Otóż jeszcze będąc księżną Turyngii, już wtedy starała się troszczyć o biednych, ubogich i cichaczem w ukryciu przed mężem, który na to patrzył niełaskawym okiem, brała to, co było w kuchni zamkowej i wynosiła, by dzielić się z ubogimi i bezdomnymi. I kiedyś właśnie z takim koszem pełnym jedzenia opuszczała zamek i w tym momencie zobaczył ją mąż i zły, domyślając się, co ona w tym koszu trzyma, kazał ten kosz odsłonić. Odsłoniła, uchyliła rąbek sukni i wtedy w koszu jej mąż, graf Turyngii, zobaczył przepięknie pachnące róże, mimo że to była zima. I o tej porze przecież róże nie kwitną. Piękny symbol tego, jak wspaniałe mogą być nasze uczynki wobec bliźnich bardziej potrzebujących niż my. Jak wspaniałe one mogą być, zwłaszcza w oczach naszego Ojca, który jest w niebie. Wspominamy te postaci świętych, zatroskanych o dobro innych ludzi, o dobro ubogich. Całe dzieje Kościoła są przeniknięte historią bardzo podobną do tych, o których mówimy dzisiaj. Pozwólcie, moi drodzy, jednak, że na koniec tego słowa nawiążę do zakończenia listu
Ojca Świętego Franciszka na dzisiejszy dzień. Nawiążę do słów, które kierują naszą myśl serdeczną w stronę ubogiej służebnicy Pańskiej, Najświętszej Marii Panny, która nazwała samą siebie pokorną Pańską służebnicą, bo służąc Bogu do końca, otwierając się na Jego Słowo, sprawiła, że cała ludzkość dzięki jej wierze i miłości została obdarzona największym skarbem, Jezusem Chrystusem, którego poczęła w swoim niepokalanym łonie i którego urodziła w Betlejem. Pisze Ojciec Święty Franciszek, jesteśmy powołani, aby w każdych okolicznościach być przyjaciółmi ubogich, idąc za Jezusem, który jako pierwszy okazał solidarność z ostatnimi. Niech nas wspiera na tej drodze Święta Boża Rodzicielka Maryja, która ukazując się w Bany, zostawiła nam przesłanie, którego nie wolno nam zapomnieć. Jestem Matką Bożą ubogich. Jej, na którą Bóg wejrzał ze względu na jej pokorne ubóstwo, dokonując wielkich rzeczy przez jej posłuszeństwo, powierzamy naszą modlitwę, przekonani, że wzniesie się ona do nieba i zostanie wysłuchana. Wzniesie się do nieba jako woń przedziwna na wzór tych róż pachnących świętej Elżbiety Węgierskiej. Wzniesie się do Boga za jej przyczyną i przez to przemieni nasze serca, nasze, wszystkich innych, do których z miłością zwrócimy się, mówiąc i świadcząc, że samą miłością jest Bóg, nasz Ojciec. Amen.